Katarzyna Gujska. Witam Państwa raz jeszcze bardzo serdecznie i zgodnie z zapowiedzią komentatorzy. Jest z nami pan Marek Jakubiak. Witam bardzo serdecznie. Kłaniam się. I pan Bogdan Pęk, doskonale Państwu obaj panowie znani. Witam, dobry wieczór. Witam pięknie. Szanowni panowie, przyglądamy się tej argumentacji, która pojawia się w debacie publicznej, w niemieckiej debacie publicznej na temat żądań reparacji, które zostały już sformułowane bardzo jasno, też sprecyzowane przez stronę polską. Mamy takie korekty różnego rodzaju stanowiska Platformy Obywatelskiej, ja mówię o głównej partii opozycyjnej. W każdym razie ostatnie jest takie, że Donald Tusk mówi, że on nie jest przeciwnikiem reparacji, ale oczekuje, że rząd poda harmonogram, dokładnie określi działania, powie, kiedy będą reparacje w Polsce przyznane, kiedy będą przekazane i tak dalej. Jak panowie podchodzą do takiego podejścia lidera największej partii opozycyjnej? Ten człowiek przecież chce być w Polsce za rok, nieco ponad rok, znowu premierem. Pan Marek Jakubiak. Z uśmiechem, panie redaktor, do tego podchodzę. Bo tak naprawdę to muszę powiedzieć, że oni latają naokoło własnego ogona. I jak ja codziennie, a to mają, to jest jakaś taka immanentna ich cecha w ogóle od samego początku, że oni rano mają pogląd jakiś, wypuszczony tak zapewne jako zwiadowca, który potem jest oceniany przez ludzi i na wieczór oni nabierają nagle jakiegoś poglądu. Nie dalej jak parę dni temu dosłownie otrzymałem takie zapytanie w mediach, jakie poglądy ma Donald Tusk i czy w ogóle je ma. Tak by lepiej chyba brzmiało to pytanie. Otóż on nie ma poglądu, bo on ma poglądy takie, jakie są potrzebne. I jak sobie pomyślę tylko, że ci panowie rano do niemieckiej telewizji mówili, że Polacy są przeciwko tym reparacjom, a w południe już Donald Tusk pomagał, a Budka wieczorem powiedział, że on te reparacje to tak naprawdę jak zmieni się władza, to natychmiast dostaniemy. No to ja, proszę Państwa, wejdę w słowo, jest tutaj poważny zgrzyt wewnątrz tego środowiska przywódców Platformy Obywatelskiej, bo rzeczywiście Budka obiecuje, że jak Platforma wygra wybory, to Niemcy, rozumiem, w zębach te reparacje przyniosą. Natomiast Schetyna obiecuje, że jak Platforma wygra wybory, to wycofa wniosek reparacyjny. I to jest dom wariatów. A ja, proszę Państwa, ja mam taką obawę, że jakby, nie daj Boże, Platforma wygrała wybory, to, szanowni państwo, oni te reparacje to oni oddadzą Niemcom. Czyli Polska zapłaci te reparacje, a nie odwrotnie. Bo tak naprawdę na tym poziomie ubezwłasnowolnienia od woli niemieckiej chyba nic innego nie da rady zrobić ani Budka, ani Schetyna, ani Siemoniak, ani Tusk. To jest po prostu stronnictwo niemieckie w Polsce i chyba wszyscy już o tym wiedzą, bo widzę, że nawet Polacy, którzy przekonali do tego byli, że Tusk jest prawdomówcą, zaczynają wątpić w tą prawdomówność i w to istnienie Platformy Obywatelskiej jako antidotum dla rządów Prawa i Sprawiedliwości. To jest po prostu droga donikąd i chyba Polacy już to wiedzą. Zwracam się teraz do pana Bogdana Pęka. Panie senatorze, to jest tak, że pierwszą też reakcją, jedną z tych pierwszych reakcji Donalda Tuska na raport i na takie zdecydowane wystąpienie prezesa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie reparacji było takie sformułowanie, że tu tak naprawdę o reparacje nie chodzi, tylko chodzi o to, żeby tworzyć antyniemiecką atmosferę, a ta z kolei wedle Tuska ma pomóc PiS-owi w kampanii wyborczej. Ja się zastanawiam, czy pana zdaniem te próby zepchnięcia
debaty na temat reparacji na takie poboczne tory, czyli że na przykład to nie chodzi, że to nie jest poważne, bo to jest chwyt propagandowy Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej. Czyli nie dyskutować na temat faktów, które chociażby zostały ujawnione w tym raporcie, zostały w ogóle nawet odkryte przez badaczy, którzy ten raport przygotowali, jak choćby ta informacja o tym, że są konta w bankach niemieckich, gdzie są cały czas pieniądze zrabowane Polakom. I rozumiem, że od tylu dziesięcioleci pracują na gospodarkę niemiecką. Ale czy pan się nie obawia, że uda się jednak zepchnąć tę debatę na temat reparacji na te poboczne tory? Oczywiście takie niebezpieczeństwo istnieje, natomiast ja uważam, że będzie to bardzo trudne, bo nad raportem tym pracowano ponad 5 lat. Zaangażowana była ogromna grupa ludzi, w tym świetnych naukowców, analityków. Zbierano materiały wszędzie, gdzie to było możliwe. I powstał raport, który, jak wszyscy zauważyli, nie jest kwestionowany co do ustaleń. Te ustalenia są prawdziwe, rzeczywiste i straszliwe. Gdy do opinii publicznej w Polsce, a zwłaszcza w Europie Zachodniej, i to musimy zrobić, nawet wielkim nakładem kosztów poprzez umieszczanie tam płatnych ogłoszeń, reklam we wszystkich kluczowych mediach, że nasi wspaniali przyjaciele niemieccy, którzy od wieków zajmują się wyłącznie praworządnością, to nie tylko zrujnowali Polskę do cna, bo przez 70% majątku zostało utracone. Ponad 5 milionów ludzi zamordowali i z tego większość nie w aktach wojennych, czyli w czasie działań wojennych, ale w wyniku zaplanowanej, naukowo przeprowadzonej likwidacji, zwłaszcza elit polskich, co było świadomym działaniem na osłabienie duszy narodu i docelowo zniszczenie tego narodu i zamienienie go na wąską grupę niewolników potrzebnych do takich działań, których nie chcą się podejmować Niemcy. A gdy jeszcze ludzie usłyszą na Zachodzie, że ci wspaniali Niemcy, którzy wszystkich pouczają, to w sposób zorganizowany z tłuszczu ludzkiego produkowali mydło, a ze skóry ludzkiej abażury do lamp, to przyjdzie jakiś pewnie wstrząs i naciski polityczne, naciski etyczne na Niemców zwiększą się na tyle, że nawet opinia publiczna w Niemczech, która w moim przekonaniu w 80 albo w 90% nie ma pojęcia o tym, co uczynili Niemcy Europie, a zwłaszcza Polsce, inaczej będzie na to patrzeć. Moim zdaniem jest to kwestia czasu, łatwo nie będzie. No dobrze, ale im opozycja będzie mniej przeszkadzać. Ja wejdę w słowo i dopytam, bo to jest tak, zresztą naprawdę w każdej debacie, w dyskusji tutaj w Republice na temat reparacji to podkreślamy. Sukces uzależniony jest przede wszystkim od umiejętności i konsekwencji w budowaniu presji. Tak reparacje osiągnął chociażby Izrael, inne państwa. Presja musi być stała, wzrastająca i naprawdę nie można, mówiąc kolokwialnie, odstawiać nogi. Czy w opinii pana senatora instytucje państwa polskiego są gotowe na taką, taką misję i są w stanie również zmobilizować, bo tu trzeba się zwrócić do społeczeństwa polskiego, żeby również społecznie ta presja była tworzona przez opinię publiczną w Polsce, chociażby w mediach społecznościowych, na opinię publiczną w Niemczech. No, pani definicja jest prawdziwa. Tak rzeczywiście sytuacja wygląda. Od tej presji będzie zależeć ostateczny sukces naszego wniosku o reparację. Z punktu widzenia formalno-prawnego, nie wiem, może trzeba będzie jeszcze jakąś najlepszą na świecie grupę prawników wynająć, może nowojorskich, może znaleźć jeszcze sojuszników, między innymi w Izraelu,
ale ta presja, o której pani mówi, będzie miała kluczowe znaczenie, bo ona przecież polega na edukacji naszego społeczeństwa i społeczeństwa zachodniego. Ogromna większość społeczeństwa zachodniego w wyniku kilkudziesięcioletniego ogłupiania, przekształcania faktów, przemilczania albo wrzucania pomysłów, które całkowicie pozostawały w sprzeczności z prawdą, w stylu polskie obozy koncentracyjne, musi ulec, że tak powiem, odrzuceniu i prawda materialna musi zostać dostarczona do uszu i do umysłów tych ludzi. Jeżeli tego się nie uda zrobić, to oczywiście szansa będzie niewielka. Natomiast kwoty, to wszystko, co jest zawarte w tym, ogrom zniszczeń, strat materialnych, rabunku, świadomego, systematycznego niszczenia podstawowej tkanki narodu polskiego jest faktem, tego nikt nie obali, to podobnie jak nie było nigdy formalnego zrzeczenia, bo takiego dokumentu nie ma, nikt go nie jest w stanie pokazać. Więc trzeba działać jednocześnie na wszystkich frontach, a opozycja, co by nie powiedzieć, niech ona nie pomaga, niech ona tylko nie przeszkadza, ale sam w to nie wierzę, bo przecież jest oczywiste, że Tusk i Platforma Obywatelska będą realizować w tej sprawie interesy niemieckie, usiłując to przedstawiać w krzywym zwierciadle poprzez fałszywą sugestię, że są gotowi wspierać. Oczywiście pierwsze ich wypowiedzi po ogłoszeniu tego raportu wskazywały na to, że będą działać dokładnie odwrotnie. Mamy jeszcze dwa tematy chciałam z panami poruszyć, więc temat zmieniamy i powracamy do wydarzeń, które miały miejsce. Jedno zdanie. Dobra, to jedno zdanie. Jedno zdanie. Marek, proszę państwa, Jakubiak. Presja może ciążyć, ale i presja może miażdżyć. Trzeba tu powiedzieć, że jeżeli chodzi o miażdżenie, to specjalistami od tego są Żydzi, dlatego że większość banków jest ich w rękach i trzeba się po prostu światowo z nimi liczyć. A poza tym, kto słyszał czy widział choćby jednego Żyda, który byłby kontestował roszczenia reparacyjne żydowskie? Oni są jednością, dlatego ich presja miażdży. Nie dalej jak 2 dni temu prezydent obiecał odszkodowanie ofiarom napaści Bader-Meinhof, to było w 70-tych latach taka komunistyczna bojówka, która zabiła kilku sportowców żydowskich. I on dzisiaj dosłownie obiecuje kilka milionów euro odszkodowania za te ofiary. A Niemcy dyskutują na temat wymordowania 6, prawie 8, ja bym tak powiedział, milionów Polaków. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Być może to jest tak gigantyczne, że oni się boją, że sami tego nie udźwigną. Ale to, co pan senator powiedział, ta pozycja edukacyjna tego raportu i tego ciężaru może spowodować zupełnie odwrócenie trendu od takiego niemieckiego molaryzatorstwa europejskiego. No i ja tylko powiem, że akurat sprawa odszkodowań od Niemców w Izraelu wywołała gigantyczne protesty społeczne. Tam doszło do zamieszek, niemalże Kneset nie został zdobyty. Były nawet osoby, które zginęły w czasie tych zamieszek. To chyba jedne z największych, jeżeli w ogóle nie największe zamieszki w historii Izraela. Ale proszę sobie wyobrazić, że te zamieszki dotyczyły tego, że trzeba się domagać od Niemców więcej i trzeba mocniej Niemców potraktować. Tak? Że to, w jaki sposób ówczesna władza, czyli wtedy był rząd kierowany przez Ben-Guriona, rozmawia z Niemcami, to jest upokarzające dla Izraela, bo trzeba z nimi rozmawiać jeszcze mocniej. Więc to jakby te tarcia tam były, ale one zupełnie inaczej wyglądały. To było zupełnie co innego. U nas robili tak, że wpuścili nam 5. kolumnę. I oni, proszę zobaczyć, co robi na przykład Scholz. On jedzie sobie do Czech i zwyczajnie wzbudza niepokoje społeczne. No, to jest tak, że po prostu były premier Czech wyprowadza 50 tysięcy ludzi na ulicę, a u nas prowadzili po prostu Tuska, który ma za zadanie podpalenie Rzeczypospolitej. No, na szczęście Polacy już to widzą. Szanowni panowie, ja powiedziałam, że będę chciała zmienić temat i powrócić do historii sprzed wielu, wielu, wielu miesięcy. Ona wywołała wtedy, może inaczej, wywołano na jej kanwie
gigantyczne protesty społeczne. To była sprawa śmierci pani Izabeli z Pszczyny, 30-latki, która umarła podczas porodu. Wówczas przecież demonstracje, również pan Tusk w nich uczestniczył, nawet chyba rodzina pana Tuska, ale nie tylko, generalnie mnóstwo polityków opozycji. Były demonstracje w całej Polsce. Pani Izabela niemalże na sztandarach była noszona, jej wizerunek, choć rodzina wtedy przeciwko temu protestowała i była przedstawiana jako ofiara Trybunału Konstytucyjnego. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają, ale to naprawdę warto sobie to przypomnieć, bo to była wtedy niesamowita nagonka i takie naprawdę straszne posługiwanie się tragedią rodziny, która straciła młodą kobietę, matkę, która przecież osierociła dopiero co urodzone dziecko. I dzisiaj mamy finał tej historii. Dlatego, że lekarze zostali postawieni przed sądem. Wiemy o tym, że prokuratura stawia im zarzut postępowania niezgodnego z wiedzą i sztuką medyczną. Jak panowie patrzą na tamtą sytuację z perspektywy czasu? Pan Marek Jakubiak i za chwilę pan Bogdan Pęk. No, ja w takich razach, kiedy nie wiemy, nie jesteśmy pewni wyroku, nie jesteśmy pewni tego, co się stało, to powinni wypowiedzieć się fachowcy. No, jeżeli to jest tak, że tam zarzuty zostały postawione, jak rodzina, bo to pamiętam, że rodzina wzywała Tuska i Tuskopodobnych do tego, żeby nie jątrzyli w tej sprawie, bo rodzina właśnie cierpi. Dajcie nam spokój, dajcie nam ciszę. A tutaj już się dzieje, że tak powiem, gdzie sprawy się dzieją. Jeżeli zarzuty są postawione i zostały błędy lekarskie udowodnione, czy będą udowadniane, to bardzo dobrze, bo to jest bardzo trudne zadanie, szczególnie jak izby lekarskie zaczynają udowadniać sobie nawzajem, że któryś z lekarzy błąd popełnił. Ja znam może dwa przypadki, kiedy się to udało przeprowadzić. Jeżeli prokuratura jest tutaj pewna zaniechań na poziomie medycyny, no to z całą mocą chcę powiedzieć, że to z jednej strony dobrze, a z drugiej strony ta tragedia młodej kobiety, która przy porodzie po prostu zwyczajnie zmarła. I pan Bogdan Pęk, ten aspekt polityczny mnie w tej sprawie interesuje, bo w gruncie rzeczy bardzo wiele już wówczas informacji na samym początku wskazywały na to, że było to zaniedbanie lekarzy i błąd medyczny, który niestety doprowadził do tak ogromnej tragedii. No ale to zostało wykorzystane, ta historia została wykorzystana politycznie, ta kobieta została wykorzystana politycznie. Ja się zastanawiam, czy ktoś z tych polityków, którzy wtedy tak się zachowywali, tak, przepraszam, bardzo żerowali na jej śmierci, czy ktoś dzisiaj za to przeprosi? Nie ma takiej podłości, do której nie posunęliby się nasi opozycjoniści z Platformą Obywatelską na czele. Takie jest moje zdanie. Żeby nie wykorzystać jej w celu ograniczenia poparcia dla rządu i zwiększenia poparcia własnego. Posuną się do każdego najbardziej podłego działania. No, przypomnę tylko takie przypadki jak podawany news. Premier Szydło spowodowała wypadek. No przecież każde dziecko wie, że to nie premier Szydło prowadzi samochód rządowy, tylko prowadzi go kierowca Biura Ochrony Rządu. Jeżeli ktoś ponosi jakąś odpowiedzialność, to wyłącznie kierowca. To wyłącznie kierowca, a nie pasażer, który siedzi jako osoba chroniona. Ale jeżeli się to powtórzy kilkaset razy i w ogromnej gamie mediów, to coś się tam przykleja i potem prości ludzie, którzy oglądają tylko TVN albo słuchają tylko TOG FM i czytają Gazetę Wyborczą, powtarzają to jak mantrę. I Tusk i Platforma Obywatelska tę metodę stosuje już dzisiaj jako systemowe rozwiązanie walki politycznej. Nie było tego w Polsce.
To jest podłość, która prowadzi do takiego podzielenia narodu polskiego, że może to prowadzić do niewyobrażalnych skutków w przyszłości, nawet do wojny domowej. Robią to cynicznie, świadomie w nadziei, że w zamian za to, że nie mają żadnego pozytywnego programu, że ludzie widzą, że będą realizować obce interesy i osłabiać państwowość polską, tego rodzaju drobne szwindle polityczne zmienią ich sytuację. Podobnie było z przypadkiem Odry i z wieloma innymi. To jest po prostu dzisiaj metoda, którą kiedyś zapowiedział Palikot. Kłamcie, kłamcie rano, wieczór i w południe i to będzie skuteczne, bo część ludzi w to uwierzy, a przecież my nie musimy przekonać wszystkich, tylko tą część, która się waha. Bardzo dziękuję. Tu stawiamy kropkę. Marek Jakubiak, Bogdan Pęk byli Państwa i moimi gośćmi. Serdecznie Państwu, Panom dziękuję. Życzę miłego wieczoru oczywiście. A do Państwa, do naszych widzów zwracam się z prośbą, żeby Państwo z nami pozostali, bo już za moment dalsza część wieczoru w Telewizji Republika. Pan profesor Piotr Grochmalski będzie Państwa i moim gościem już za moment.